I mówi, co mam robić? Ja mówię, nic, panie prezydencie, musi pan być, wyjść. Ja to był, nie może, że był kupacą. Ale to nie o to chodzi. Co chcę przez to powiedzieć? Bardzo często i o fałszywych prorokach mówią nam i Stary Testament, i Pan Jezus, i Nowy Testament. Mówią nam, wy nie musicie się o nic troszczyć. My załatwimy to, komunizm przeszliśmy, niektórzy starsi pamiętają. My stworzymy wam wszystko, my załatwimy wszystkie wasze problemy. Szukamy sami instynktownie jakiegoś guru, przewodnika, kogoś, kto nagle o tak uczyni ten świat takim, że nie będzie już cierpienia, trudu, biedy i tak dalej, i tak dalej. I dajemy się uwieść. I to jest niestety niebezpieczeństwo, na które nabieramy się już ludzi wierzących. Jedynym przewodnikiem jest Ewangelii. Tu rozmawialiśmy z kilkoma paniami na temat systemów tworzonych dla ludzi ubogich i bezdomnych. To są wszystko systemy, na których w części ogromnej wypasają się urzędnicy. Natomiast w rzeczywistości ludzie bezdomni na tym bardzo tracą.